to spotkanie online organizowanego w ramach 5 warsztatów europejskich. Młodzież z klas o profilu Integracja Europejska dowiedziała się, jakie są główne założenia Europejskiego Zielonego Ładu, w jaki sposób Unia Europejska chroni środowisko naturalne w Europie, a także jak radzi sobie z pandemią COVID-19. Warsztaty rozpoczął wykład na temat dokumentu Komisji Europejskiej Unia, która mierzy wyżej. Wytyczne Europejski Zielony Ład przeanalizowano wspólnie z młodzieżą. Uczniowie mówili, co dla nich oznacza hasło Europejski Zielony Ład. Następnie odpowiadali na pytania, co rozumieją przez pojęcie neutralność klimatyczna, zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętym, ekosystem i bioróżnorodność. Młodzież została również poproszona o ocenę przyjętych przez Unię Europejską rozwiązań związanych z ochroną klimatu i środowiska naturalnego. Kolejny punkt spotkania dotyczył walki Unii Europejskiej z pandemią COVID-19. Stosując instrument aktywizujący w postaci koła fortuny, uczniowie uczestniczyli w quizie. Młodzież dyskutowała także o wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej w warunkach pandemii. Rozmawiano o kondycji służby zdrowia, kryzysie gospodarczym i społecznym, kwestiach finansowych oraz jak pandemia wpłynie na korektę założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Ostatni punkt warsztatów stanowiła analiza wyników mikroeurobarometru z wykorzystaniem aplikacji Kahoot. Gratulujemy i dziękujemy Dyrekcji Szkoły, nauczycielom oraz uczniom za współpracę.